jako że święta tak naprawdę już za parę dni, ja się nastrajam i postanowiłam przeczytać jedną z książek, które znalazłam w kalendarzu adwentowym od czwartej strony. Zdecydowałam się na Anioł na śniegu. Co prawda to jest druga część, dlatego że tak tutaj wyczytałam, że jest to kontynuacja Czterech płatków śniegu. Tutaj na stronie czwartej strony już sobie znalazłam tą pierwszą część. Jest opis, że jest to ciepła, przepełniona humorem i wzruszeniami opowieść o tym, co jest naprawdę ważne, bo święta mogą być wyjątkowe, nawet gdy z nieba spadną cztery płatki śniegu na krzyż, czyli jak w tym roku, znaczy na razie śnieg jeszcze jest, ale wiecie, będzie odwilż, tak więc. więc w ogóle mega ta okładka, to też jest bardzo ładna, w ogóle fajnie jakby kontynuacja. I tutaj mamy napisane, że najcenniejsze jest to, co mamy, to czas spędzony razem. Więc tak, no zobaczymy. Ale chcę przeczytać tak naprawdę obie, bo teraz ta okładka też mnie bardzo mocno zachęciła. W ogóle dajcie znać, czy czytaliście, czy mieliście okazję czytać tę książkę, czy jest to dla was nowa autorka, tak jak dla mnie, czy totalnie już znacie twórczość pani Joanny Szarańskiej, bo dla mnie to jest nowość. Mówiłam wam już o tym, jak otwierałam kalendarz. Tak więc tak, mamy książkę świąteczną. W zeszłym roku też czytałam książkę świąteczną, ale troszeczkę inną. Tutaj w ogóle na stronie, czwartej strony jest dużo świątecznych książek, bo jest na przykład ta Uwierz w miłość, Calineczko, którą też wam już pokazywałam albo na Insta Stories, albo w poprzednim pseudo-vlogmasie. To może, o, tą też mi się wydaje, że już widzieliście. Tak, tą też już widzieliście na 100%. Tak więc oni mają w ogóle bardzo dużo świątecznych książek, jeżeli czegoś szukać. O, ta też była, Randka pod jemiołą, z tą piękną okładką. Tak więc czwarta strona jest po prostu mistrzem, jeśli chodzi o świąteczne książki. I większość z nich znalazła się właśnie w tym kalendarzu, który ja otwieram. Ale wracamy do tej, czyli do Anioła na śniegu. Zacznę czytać i przekonam się, czy jest konieczność, żebym przeczytała pierwszą przed, bo jeżeli nic nie będę kumała z treści, będzie za dużo odnośników, to sobie po prostu wstrzymam się z tą i zacznę czytać pierwszą. No i oczywiście założyłam sobie skarpacioszki, słuchajcie, są tak ekstremalnie wygodne, są tak milusie, one nie są jakoś bardzo grube, ale tu jest ciepło, więc nie ma problemu, tak więc kawka, książka, skarpetki, świeczka w tle i jest gitara. Ja klasycznie jestem no make-up w związku z tą okolicznością relaksacyjną, ale chciałam wam tylko powiedzieć, że jeżeli jesteście ciekawi, co się na co dzień znajduje w kalendarzu adwentowym od czwartej strony, to musicie, i nie tylko tym kalendarzu zresztą, to musicie mnie obserwować na Instagramie, bo tam codziennie na Insta Stories ja otwieram wszystkie kalendarze, które na chwilę obecną posiadam, właśnie ten od czwartej strony i kalendarze bardziej kosmetyczne, także tam jest wszystko, jak zawsze powtarzam, na Instagramie jest mnie najwięcej, więc jeżeli jesteście ciekawi, to po raz kolejny zapraszam. Dobrze, moi drodzy, witam was w nowej lokalizacji, jak widzicie, i będziemy robić po prostu duży, no jak dla mnie dzisiaj duży i drugi w historii unboxing paczek PR-owych na moim kanale. Więc jedziemy z koksem, zaczynamy od tej małej czerwonej, zobaczcie w ogóle jaki mam oldschoolowy nóż. Takie rzeczy tylko tutaj. To jest paczka od Klinika. I ja wiem, co tam jest. Znaczy, podejrzewam, że wiem, ale to zaraz się przekonamy, czy myślę słusznie, bo wydaje mi się, że są tam pomadki. Pudełeczko. Mary Klinik. Jakie słodkie. Ojejku. Patrzcie na to. Bardzo słodzieśne. Tylko jak to się otwiera? A, ten. Sprytna jestem, nie ma co. Były poprzyklejane, mają takie metalowe opakowania. I to jest kolor romanticize. Chyba tak. I zobaczcie, one mają taką formułę, w środku jest jakiś balsam. Więc jest taki różyk. Red Alert, to ta pewnie będzie dla mnie. Tak, ta będzie dla mnie. A ta trzecia będzie dla mojej mamy. Tak, to jest już taki typowy nudziak. Się nazywa? Burley. Bardzo fajnie wyglądają, super. Bardzo dziękujemy, bardzo mi się podoba. Możemy odłożyć i jechać do następnej paczki. Co my tu mamy? Taki kartonik. Jestem
dzisiaj sotę bez makijażu, ale czasem trzeba. Wiem, co to jest. Zobaczcie, jaki słodziak. To jest od Wyro i to jest taki... No to może być doniczka, to może być, ja to wykorzystam sobie na pędzle w przepięknym chabrowym kolorze i to jest w rozmiarze S i ma tutaj takiego boskiego kotka. No super. Ja wam podlinkuję ich, oni mają konto na Instagramie chyba z tego co pamiętam. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo dziękuję. O, tu mamy przesyłkę, która jest, widzicie od kogo? Już widać od kogo, to jest od Hani. Jest tak zawinięta, jest tak ciężka, że ja nie wiem co Hania tutaj nawymyślała, ale czuję mocny ciężar w tej paczce. I zapach też. Aha, nie mogę otworzyć. Nie chciałabym się też skaleczyć. Wow. Patrzcie na to. Prawdziwy prezent świąteczny. Wesołych świąt. Wesołych, wesołych. Tu mamy liścik. Zobaczymy, co jest w liściku. No mniej więcej mamy napisane wszystko, co tutaj jest. A mamy, słuchajcie, maseczki do twarzy, czyli coś, co bardzo lubię. Krem do rąk, proszę, proszę. Tutaj mamy ryżową piankę do mycia twarzy. No czego tu nie ma? To jest spray na objętość. Tutaj jest... Czekajcie, to jest dezodorant taki jakiś chyba organiczny. Tak. Wow. Fajnie pachnie, tak trochę aptecznie. Co tu mamy? Buski żel siarczkowy. Aż mnie przytkało. Buski żel siarczkowy. Mój tata kiedyś był w sanatorium właśnie w Busku. O, i jest coś z Yolk. Zimowe okruszki, naturalne mydło do rąk. Wspaniałe. Wspaniałe, bardzo mi się podoba. Tutaj jeszcze jest Fresh & Natural Balsam do ust. Jest Body Boom Mango. Ciekawe jak będzie pachniało mango. Wszystkie inne zapachy uwielbiam. Jeszcze tu jest jakieś maleństwo. A! No to jest klasyka, to jest klasyka. Czyli peeling do ust Hani. Malinowy chyba zużyłam w całości, jeżeli dobrze pamiętam. Teraz cytrynowy. Także Haniu, bardzo dziękuję za przesyłkę. Wspaniałe rzeczy. Naprawdę nie spodziewałam się. Cudownie. Tutaj mamy w ogóle paczkę, która nie jest w żaden sposób oznakowana. A, ale już widzę co to jest. Ledwo otworzyłam, już mi się pokazało, że to jest paczka od Biodermik. I tutaj mamy tak, mamy maseczkę kawiorową. Wow, co tu leci? Hialuronową. Kolagenową. Wszystko wpada. I aloesową. Tu są jakieś takie śnieżynki, widzicie? Ale się ładnie błyszczą. Tak, i jeszcze mamy... Jakby mi się ta śnieżynka przyczepiła. I jeszcze mamy krem i serum. Więc super! Super, super, super! Możemy jechać dalej, bo tutaj mi się robi mały rozgardiasz. Mi się tutaj robi troszkę. Kolejna ciężka wopaczka, tym razem Semilak. Nie wiem do końca jak to otwieram. Rzęba znowu się połamała. Dzwon. Dzwon niech bije, ja sobie otwieram. W Semilaczku mamy takie pudełko. Mamy kalendarz. Wow, jaki duży, ciężki, piękny jest. I to jest to. To jest kuferek Semilaka. I w kuferku jest... Ha! W kuferku jest nowy produkt. To jest serum do rzęs. Będziemy testować to serum stymulujące wzrost. Rewelacja. Ja ostatnio z tymi rzęsami mam drobne problemiki, więc przyda się. Co tu jest? Teraz się... Przekonamy, warunkiem, że otworzę tą paczkę, bo jest ostro zaklejona w strategicznym miejscu. O, słuchajcie, dostałam planer od powitoków, ale to opakowanie marmurowe, sztos. Patrzcie, jaki piękny. No czad. Czaderski jest przepiękny.
Naprawdę przepiękne. To jest te narożniki, ten. Wow, tu mi się coś przyczepiło. Te narożniki, ten design tutaj, no cudownie. Cudownie. Ja w ogóle z tego co pamiętam, to będę miała jakiś kod dla Was, więc jeżeli jesteście zainteresowani kupnem planera od Powidoków, to ja Wam wszystko upiszę na dole, bo z tego co pamiętam, to chyba na kolekcję Art Deco będę miała kod, także zajrzyjcie sobie do opisu, bo ja Wam tam wszystko dam. I tu mamy kolejną przesyłkę. Libelu. Ja ostatnio widziałam te kosmetyki u Vlog Loli. Strasznie mnie zaintrygowały. Bardzo się ucieszyłam, jak zobaczyłam, że mi ta przesyłka przyszła. Bardzo. Już wyciągamy. To pachnie wszystko. I ciężkie jest. Wow. Patrzcie na to. Tutaj mamy tak. Serum, krem na noc, krem na dzień, płyn micelarny i jest nawet świeca. To ona tak pięknie pachnie. Ło. Czadowo. Ciekawy jest zapach. Ale pachnie bosko. Super. Bardzo dziękuję Libelu. Na deser mam jeszcze dwa Fun Day Boxy. Takie paczki są dwie. Więc zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Najpierw jeden. To mamy American Beauty. Wow, zupełnie inaczej się teraz pudełko otwiera. Tam, tam, tam. Proszę, proszę. Gumy kulki. Naklejki do mojego bullet journala. A tu jest cała rozpiska. Ja poznaję tą czcionkę. To jest tak, to jest benefit. To są rzeczy z benefitu, moi drodzy. I tutaj mamy, no niesamowite, Gimme Brow Plus w odcieniu 3, mój odcień. WhatsApp. Tego korektora nie miałam, więc bardzo chętnie spróbuję. Oprócz tego mamy jeszcze mini hulę. Mamy plakietkę do walizki. Wykorzystałam jedną z tych plakietek, jak jechałam do Nowego Jorku. I jest jeszcze kosmetyczka. Nobody said it was easy. Zdecydowanie. Bardzo fajny boks specjalny. Bardzo mi się podoba. Tutaj wszystko zapakuję. Jeszcze otworzymy jednego. I unboxing będzie gotowy. Drugi Fun Day Box. A to jest Santa Edition. Proszę, proszę. Santa Edition. Jest czerwony papier w środku. Naklejki. Santa. Herbatka Earl Grey i płatki róży. Całkiem spoczko. A cóż to jest? Creamy Creative Cosmetics. Olejek do mycia twarzy Moringa. Czy ja muszę mówić coś więcej? Kocham Day Upy. Jest jeszcze jeden, żeby było. A w tym... Musiałam mieć dalszy kadr jakiś. Bo te rogi są takie. Ale w tym będę chyba na Wigilii. I mamy świeczkę. Świeczka jest z Home Aroma. Ma naklejone reniferki. Tylko trochę odpadają. Nie będę ich odrywać bardziej. Nie do końca mi ten zapach leży. Zobaczymy, pokażę mamie. I jest bransoletka z Lolity. I jeszcze tutaj jest Candy Cane, czyli ta laska. I jeszcze mamy, słuchajcie, zaparzecz. Także tak, otworzyliśmy paczki. Nie będę Wam pokazywać, jaki tu się teraz bałaganeiro zrobił, ale ja to zaraz posprzątam, póki jestem sama, żeby nikt nie krzyczał. Mogę ściągnąć rogi, ale są chyba spoko, nie? Spoko są.